Witam Państwa ponownie, Piotr Kopyt, na zapowiadanym wcześniej grach finałowych. Także zostało nam ostatnich 5 pojedynków w indywidualnych mistrzostwach Polski. W kategoriach młodzik, młodzik, młodszy, junior, junior, młodszy i młodzieżowiec. Jak już mówiłem, witam z Lubina, z drugiej hali LO przy Niepodległości w Lubinie. Witam widzów Badminton Polska TV, jak również tvregionalna.pl. Ja nazywam się Piotr Kopyt. A zaczynamy oglądanie od pojedynku singla kobiet, singiel kobiet w grze juniorka młodsza. No bardzo dobrze grająca na tym turnieju Arianna Biel. Przeciwko równie dobrze grającej Ani Dudzie. Bo trzeba pamiętać, że Arianna odprawiła i dwójkę, i w dzisiejszych półfinałach Zuzię Jankowską, także łatwo nie miała. Z kolei Ania Duda odprawiła Karolinę Schubert dzisiaj i to... I Ania Duda odprawiła Karolinę Schubert, jedynkę turniejową, która nie miała jakby problemów, żeby dojść do półfinału. Karolina była rozstawiana z numerem 1, także teraz spotkały się ze sobą dwie zawodniczki z rozstawienia 5-8. Jakoś nie wiem właściwie nawet, kto tu większe szanse ma? Może Ania Duda jest bardziej taką zaprawioną, to jest taki zawodnik, fighter straszny, ale Arianna pokazała zarówno wczoraj z Olą Pająk, jak i dzisiaj z Zuzią, no, że potrafi wytrzymać psychicznie naprawdę nieźle, i fizycznie, i psychicznie, także no, interesujący ten pojedynek może być. Zresztą widzimy początek 6-6, także idą dziewczyny bardzo równo. Oczywiście cały czas jesteśmy na podglądzie różnych pojedynków innych, na innych matach świata, i od razu spieszę do niej, że w Kępnie, w turnieju mistrza Polski w kategorii junior zdobyła para Cybulski-Malik, Robert Cybulski i Tymoteusz Malik, pokonując parę Adrian Jaśkowiak i Radosław Wróbel w dwóch setach. Teraz jest mecz dziewczyn, taki do przewidzenia, bo Adamek Pajek i Dąbczyńska-Goszczyńska, także to pamiętam, rok temu się spotkały dziewczyny w Imielinie i ku zaskoczeniu wszystkich chyba Adamek i Pajek również wygrały te drugie, grając w finale na turnieju Polish Junior w Imielinie. Z kolei młodzik młodszy, Aleksander Mitroszewski pokonał Jana Wilczka, Nowińska-Styczyńska wygrały z Karwowska-Stankiewicz. Na zagranicznym turnieju, który nas najbardziej interesuje, teraz właśnie rozgrywany jest ostatni pojedynek na Yonex Italian International, gdzie w finale spotykała się para holenderska Maas Tabeling z naszą parą Miłosz Bochat i Adam Swalina. Jak na razie, z tego co widzę, jest po 16. No i co, Dubaj, czyli finał super serii, najlepsi z najlepszych. Panie zagrały godzina 34, tyle trwał pojedynek, czyli 94 minuty singla kobiet. Lepsza tym razem była Yamaguchi, wygrywając w trzecim secie do 19. Także bardzo, bardzo zacięty mecz. Ja widziałem tam fragmenty tego pojedynku. No to było podobnie jak w Szkocji. No, obie zawodniczki tam ledwo, że tak powiem, żyły. No jednak to wyczerpujący jest pojedynek. Czyli już wszystkie powiedziałem. U nas już część zawodników poszła. Tu widzę jeszcze w kategorii młodzieżowiec na kortach obok gra Debel Szukała Paprzycka przeciwko Bartosz Marczuk i Karolina Władzińska.
No to ciekawa rywalizacja, na pewno. A na drugim korcie telewizyjnym, gdzie jest stream na imprezy Lubin w internecie, możemy oglądać grę między Adrian Krawczyk, Anastazja Koseńczu. Jest to finał w ogóle w kategorii młodzik przeciwko Kamil Kisielewski i Katarzyna Kisielewska. A u nas prowadzi Arianna Biel. 13-8. Że na pewno może uznać ten turniej za bardzo udany, jeżeli tak dalej pójdzie. Choć, tak jak mówię, w tym pojedynku półfinałowym Zuzanna Jankowska też pierwszy set wygrała. W sumie dosyć pewnie, ale drugim przegrała wyraźnie i w trzecim już bardzo wyraźnie. Także sytuacja jak najbardziej może się powtórzyć, szczególnie, że u dziewczyn to jest zawsze wielka niewiadoma. Przy takim wyrównanych umiejętnościach nie ma zdecydowanych faworytek. W grach podwójnych to już w ogóle, ale taki to jest przywilej płci. To samo obserwujemy w tenisie. Jest, jakby chcieć obstawiać gdziekolwiek jakieś mecze, to na pewno no tenisowe mecze kobiet chyba są najtrudniejsze do rozstawienia jednak, do obstawienia. No tam bardzo szybko z turnieju odpadają jedynki, dwójki, trójki i tak dalej. To w badmintonie jednak jest to równiejsze, ale też, tak jak już wspomniałem, nie zawsze. No, ładnie teraz Ania Duda wygrała w takiej wymianie i takiego plasa, taką pchnęła lotkę tylko w okolice drugiego metra. Przyniosło oczekiwany skutek. Teraz bardzo dobra akcja Ani Dudy. Można powiedzieć, że tak trochę rozrzuciła Ariannę po korcie i taka płaska wróg lotka. No szybko spada, szybko do ziemi, także myli się 16 punkt dla Arianny. Silne uderzenie teraz Dudy i schwyciła. Tak, ale teraz bardzo dobry atak Arianny. Dobicie również niczego sobie i mamy 18 punkt. Także Danonki wygrywają na razie. Ale z pierwsze uderzenie od razu punkt. Taki ładny drop po krosie. Także jeszcze dają się tak wzajemnie zaskakiwać zawodniczki na tym etapie takiego właśnie
jakby chciała powiedzieć, no jak to w pierwszym uderzeniu, jak umawiałyśmy się, że będziemy rozgrywać. Tu podglądam przy okazji kortowo, rodzeństwo Kisieleckich, bliźniaki. Oczywiście podobne umiarkowanie, bo to jak to zwykle jest bliźniąt, dziewczyna i chłopak. Ale teraz bardzo ładnie Ania Duda, bardzo ładnie, tak. W poprzek boiska opłaciło się. Goni wynik. Choć łatwo nie będzie. I 16 punkt. Czy jak tak zdobędzie jeden, to już jakąś nerwowość na pewno musi wprowadzić u przeciwniczki. A, mocne uderzenie. I skontrowała Ania, ale była przygotowana Arianna na to. Teraz siatka i pomogła, oparła środkę o siatkę, spadło. Także lotka setowa dla Arianny Biel. No jak na razie to tak w sumie trzeba uczciwie powiedzieć, że zasłużona. Choć tym pierwszym uderzeniem Ania zaskakuje, widzę już Ariannę po raz kolejny. Co mówiłem wcześniej, jakby Janna czekała na jakieś rozegranie długie, a tu jest lotka spada tuż za siatką. I set. Tak, silny atak. Arianna. Pierwszy set wygrała Arianna Biel. Jeszcze nie mówiłem, sędzią prowadzącą jest pani Emilia Goldwasser, sędzią serwisową, bo się pojawił na finałach. Teraz sędzia serwisowy jest pani Maria Kopyt. Teraz już tak zawsze chyba jest na wszystkich kortach, że jak telewizyjny i telewizja, to kobiety rządzą. Taki trend. W sumie nie mam nic przeciwko. Byle dobrze sędziowały. Tu podglądam w Dubaju pojedynek między Liu i Zhang, a Gideon i Sukamulio. Ci drudzy są no, numerem jeden teraz absolutnym na świecie i co zresztą pokazują też tu w tym meczu, bo pierwszy set wygrali 21-16, drugim prowadzą 18-16, także zmierzają do zwycięstwa raczej. My zerkniemy, co tam jest w Kępnie. Już widzę, się wszystkie pojedynki pokończyły. No i zgodnie z oczekiwaniami Wiktoria Domczyńska i Aleksandra Goszczyńska pokonały Wiktoria Adamek i Zepajek i to bardzo, bardzo pokonały, bo do 11 i do 3 to można powiedzieć, że gry raczej nie było. I tak samo w młodzikach młodszych para Wojciech Nych i Ania Czuchra wygrali z Przemysławem Gajdą i Julią Wójcik. Do 17 i do 9, czyli też w drugim secie już raczej gry nie było. Przypomnę, że ten Gajda Wójcik to była para numer 1. Także nie zawsze, tak jak już mówiliśmy, nieraz rankingi wygrywają. Czyli w Kępnie zawody się skończyły. My mamy dopiero rundę finałową rozpoczętą. Zerkniemy jeszcze, co we Włoszech u naszych deblistów. Pierwszy set padł łupem niestety Holendrów 23-21, w drugim Holendrzy prowadzą 6-3. A u nas Arianna znowu zaczęła set od jednopunktowego prowadzenia.
Ale na pewno będzie tak, że Ania Duda nie odpuści meczu. To już jest ten etap. I to jest tego typu zawodniczka, że jednak będzie grała do końca. Była tak po prostu i dokładnie przy linii. Kolejny punkt. Tak trochę przytrzymała rękę Ania, żeby sprowokować koleżankę do jakiegoś ruchu, ale się nie dała na to nabrać. Arianna i kolejny punkt jej. Trzeci. Weszła na siatkę, od razu opłaciło się płaską taką lotkę, nie była na to gotowa, jednak Biel się minęła z lotką. I atak, tak jest. I to po atak w sumie trudno wyczuć, dlaczego nie wcelowała. Nie było to jakieś takie bardzo dla niej trudne, no ale się okazało, że jednak za trudne, żeby złapać. Na korcie obok się skończył mecz, rodzeństwo. Rodzeństwo niezadowolone, czyli raczej przegrało. No nie zawsze się wygrywa. Bardzo ładnie, ale out. No, super rozegrała tą akcję Ania Duda. Tak trochę w stylu jak Kirsty Gilmour. Ona jest taka, no to tak trochę przypomina mi w ogóle Kirsty sposobem gry. Czyli taka zawodniczka, która sporo, że tak powiem, kombinuje na tym korcie właśnie takich zagrań. A, poprzek, ale teraz była trochę zaskoczona, że ta lotka przeszła przez siatkę i musiała siłą rzeczy wystawić koleżance. Tak, nie miała problemu ze zbiciem. 6-5 dla Ryan. Taśma pomogła, ale myślę, że jakby nawet tej taśmy nie było, to też jednak miała tu przewagę. Arianna była w czasie, nie była jakoś spóźniona do tego uderzenia, także... A, ładnie teraz takim właśnie odwróconym forehandem zawinęła rękę. Prawda, i to bardzo ładnie wyszło i się opłaciło, no, nie zdążyła. Prosty błąd. I aut spory.
Tak, a tak, poprawienie tegoż i punkt dla Arianny. I lekkie prowadzenie już dwupunktowe. Po tym takim początku jednopunktowym właściwie punkt za punkt zarysowała lekka przewaga Arianny. Kolejny trzeci punkt. Znowu pomogła siatka. Nie wiadomo, jakby było, na przerwę prowadzi Arianna 11-8. Łyk wody. W pierwszym planie widzimy trener Lenkiewicz. Tłumaczy swojej zawodniczce. Tuż po wtórce widzimy. Ta sama akcja, spory aut, prawda? A w Dubaju Gideon Sukamulio wygrali w dwóch setach. Można powiedzieć tradycyjnie. Teraz kobiety Debla będą grały w Dubaju. Ciekawe, czy pójdą na rekord, bo to są obie pary japońskie. Znane z tego, że długo rozgrywają swoje pojedynki. Z drugiej strony się dobrze znają, także może i nie będzie aż tak długo. A z kolei w Mediolanie nasza para no, lekko przegrywa 12-11 w secie drugim. Silny atak po prostej Ani. Powoli tak trochę odrabia. No jakby to wyszło Ariannie, to nie wiem, czy by Ania do tego doszła, bo już była na tak zwanym wstecznym. Że mogłoby się nie udać. No ale tu siatka akurat była sprzymierzeńcem w tej akcji. O, teraz dobry atak. 13 punkt dla Arianny. Na korcie obok Szymanowski, przepraszam. Zwycięzca po wczorajszym meczu z Szymonem Ślepeckim, tym, o którym już wcześniej mówiłem. No i Jakub Melaniuk, KSB, który dzisiaj odprawił, to złe określenie. Wygrał z Andrzejem Czyporukiem, bo mecz był zacięty, 3 sety. No ale końcówka należała do Jakuba. I w ten sposób dwaj panowie znaleźli się w finale. Weszło. Weszło, także niepotrzebnie Duda odpuściła jakby tę lotkę, myśląc, że może wyjdzie. A czasem lepiej jednak nie kalkulować. A tam na korcie drugim obok, z tego co widzę, wynik. To jest po jeden w setach i w secie trzecim prowadzi para Szukała-Paprzycka. A u nas się stan wyrównał na 14-14.
Tak, liczyła na to, że może ta lotka wylatuje w aut, ale spadła tuż przed linią. Chciała zagrać też dropa, ale już chyba ręka zbyt zmęczona, żeby to było precyzyjnie zagrane. Jedna z dłuższych akcji z tego, co widzimy teraz. Jeszcze złapała, ale tego już nie złapała. Tak, rzuciła się już Arianna, ale nie miała szansy wejść. No i lekka przewaga. Ani, dwupunktowa. I już trzypunktowa. No to jednak trzeci set mój bardzo możliwy. Lotka setowa dla Dudy. Arianna się jeszcze nie poddaje. No koniec. Tak, tak, tak. Już nie miała sił, chyba żeby tam pobiec. Głęboki taki był, pchnięty płaska. Zobaczymy, jak tam w Mediolanie. A w Mediolanie w secie drugim jest 18-18. No i co, set prawdy przed nami. Tu widzę przede mną gra Jakub Malanik z Mikołajem Szymanowskim. Nie widzę wyniku, ale z tego co widzę, to Jakub cały czas serwuje, także
Raz podsłucham, co sędzia powie, że wynik. Będę wiedział. A zdecydowana przewaga jest Melaniuka tutaj w tym secie, także myślę, że najgroźniejsi to już odpadli, czyli i Szymon Ślepecki, i Jędrek Niczyporuk. Przynajmniej jak na razie to wygląda, że ma najłatwiejszą taką grę. No a teraz zobaczymy, czy to, co mówiłem wcześniej, że Rianna ma taką mocną psychikę i że jest mocna fizycznie, że czy jej się to sprawdzi. Zaatakowała z serwu Ania. No, początek jak poprzednich dwóch setów. Wyrównany. No to widzę, Jakub Melaniuk prowadzi 15-8. Dobry atak teraz Arianny po linii, silne uderzenie, no ale już tak obie robią tak kółeczko wokół kortu, no głównie po to oczywiście, żeby odpocząć, ale dokąd sędzia tam nie interweniuje, to no, teraz trochę odjechały nogi Ariannie i no i widzieliśmy, jak to się skończyło. Że jak nie miała z czego wrócić jako do tego uderzenia. No i koniec, tak jest. Sytuacja jak na razie taka trochę się powtarza z meczu, który mieliśmy przyjemność oglądać, czyli Zuzi Jankowskiej i Arianny, czyli Zuzia wygrała też w pierwszym, ale już kolejne dwie partie należały do... oglądanej właśnie Arianny Biel. Na Duda też była w Pradze na tych samych mistrzostwach z trenerem Niedźwieckim, grała w parze oczywiście ze swoją partnerką, czyli Laurą Bujak. No tam. Też zrobiły chyba 8, nie, 16 z tego co pamiętam, ale bardzo dobre zawody jej w sumie, znaczy dla nim, dla tej pary były udane, należałoby tak sprzyjać.
No i przewaga teraz. Trzypunktowa. Agi. Tak trochę szczęśliwie, ale bardzo ładne kij. Tuż za siatkę zagranie i takie, że Ariana nie była w stanie nic z tym już zrobić. No. Nawet jakby jakoś wybiła, to już i tak Duda czekała, żeby zbijać siatki pewnie tę lotkę. Tam na galerii z tego co widzę, tata ani Dudy obserwuje. Pewnie przeżywa, tak jak to, co już mówiłem, to z rodzicami, ale teraz bije brawo właśnie. Duda jest na tarciu, to ona teraz prowadzi grę i jakby to powietrze trochę zeszło z Arianny. 9-4 to już spora. Thank you.
chwila przerwy w fonie, ale to jeszcze akurat byłem przy dekoracji miksta młodzieżowców i to ciekawostka, jednak Bartek szukała z Olą Paprzycką. No, wygrali z parą Bartosz Markiewicz, Karolina Władzińska. Jest to na pewno pewna niespodzianka, bo to faworytami raczej byli Markiewicz, Władzińska. No, ale jak to już mówiliśmy nieraz na antenie, no sport to sport. U nas 18-12 dla Dudy i no ciężko jest wyciągnąć taki wynik. To już jest ostatni mecz turnieju, wiadomo. Dziewczyny tu grają. Kolejny myli się, Ania. Kolejny dzień. Jest to jednak męczący kawałek chleba, że tak powiem, mimo że toczy się sport amatorski, chociaż wygrywają już w różnych turniejach jakieś tam nagrody pieniężne, też się pojawiają. Bardzo dobry atak teraz Ani Dudy. To takie płaskie to uderzenie, dosyć wysokie, no ale jak widać sprawiło kłopot Ariannie i w ten sposób mamy lotkę meczową dla Ani Dudy, czyli się powtórzyła sytuacja z tej połówki, że ten kto wygrywa pierwszy set niekoniecznie wygrywa mecz. Jeszcze Biel próbuje, no ale no 7 punktów to jest taka różnica, że ciężko jest ją tu zniwelować. O, rzuciła się i... Ale opłaciło się. O tyle się opłaciło, że punkt zdobyty. To też dobrze świadczy, że mimo takiej dużej różnicy, takiego już nazwijmy to przegranego meczu, choć pewnie teraz jakby Michał Sobolewski posłuchał, to by może się zaśmiał, bo kiedyś tak jak powiedziałem i on wygrał, to jednak walczy Biel do końca i kolejny punkt, prawda, także to dobrze świadczy, że mimo niekorzystnej sytuacji próbuje tę przegraną, czy tę różnicę obecną zniwelować. I to był ostatni punkt. Przegrywa do 15 w trzeciej partii. I mistrzynią kraju zostaje Ania Duda. A my wrócimy na pewno na bardzo fascynujący mecz między Mateuszem Danielakiem a Mateuszem Biernackim. I to będzie mecz gry single męski młodzieżowiec kategorii. Do usłyszenia.